Zapraszam Cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym Croxy otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. No witam serdecznie na kolejnym odcinku z CSGO Skinsa. Od razu na starcie powiem, że kolejny skin, który oczywiście był do wygrania dla osób płacających z kodem Croxy, został wylosowany. AK Redline. Gratuluję tutaj bardzo serdecznie. I tym samym sposobem zostały ostatnie 3 skiny dla osób wpłacających rękawiczki. Tutaj trzeba 3 dyszki wpłacić, 4 dyszki na jameczkę i 5 dyszek, jak chcesz wygrać oczywiście Bowiego i każdego właśnie z tych pozostałych skinów. No zostały naprawdę potężne skiny, więc tutaj kurczę, no good luck dla każdego, kto oczywiście bierze udział. Przypomniał oczywiście, że jak wpłacisz i uda ci się wygrać, to powiadomienie z takim prezentem dostajesz i oczywiście oznacza to, że udało ci się danego skina wygrać. No i dajcie znać, jakiego byście chcieli zobaczyć w jakimś następnym rozdaniu jakiego skinka. Jak macie propozycje, piszcie w komentarzu. No i oczywiście komentarz napisz, jak chcesz wygrać skina. Sub dzwonek, łapa w górę pod filmem, oczywiście komentarzyk na Discorda dołącz. No i właśnie użyj kodu Proxy na CSGO skinsie. Jak oczywiście są pełnoletnie, jesteś, logujesz się z linku, wpisuj bądź klej zielony magiczny guzicie, kodzik Croxy przez 2x wpisujesz, daje się 10% więcej do każdej wpłaty, skrzyniczkę star za free. No i oczywiście po wpłacie możesz dostać takiego pięknego skina. Więc zacznijmy z dzisiejszym odcinkiem. Nowości chyba żadnych nie ma, więc wjeżdżamy od razu w skrzynkę tutaj na trybie Joker za 3000 zł. Mamy 30, prawie 5 koła. Udało nam się ładnie ostatnio pocisnąć, więc dzisiaj oczywiście również możemy tutaj ładnie skrzyneczką sobie zakręcić. Pierwsza bitwa, 5 skrzynek właśnie Offrenda na trybie oczywiście Joker. Pierwsze otwarcie, no niestety tutaj pusto. Karambit widzę do trafienia, ale również Butterfly Fade, więc zobaczmy, jak ta bitwa się dla nas ułoży. No i to jest właśnie to, czego się obawiałem, że mój przeciwnik tego właśnie któregoś z topowych noży wylosuje. Nie, no to się nie dzieje, stary. No to jest strata w tym momencie 4. Nie. Nie. O kurwa, Maci. O kurwa. Nie. Jest! Mamy to, stary! Patrz to! 30 koła! 58 w jednej bitwie! 58 w jednej bitwie! Powiem tak, no czegoś takiego, to ja tutaj się nie spodziewałem, że taka rzecz może się wydarzyć, się złocić tą M9-kę, mówię, o nie, o nie! To jest nie do wygrania, stary, ale ten Marble Fate nam tak tutaj jeszcze, znaczy, może nie tyle co nas uratował, co dał nam gwarantowaną tak naprawdę wygraną, bo różnica była dosłownie niewielka, stary, tam chyba złotówki były, wydaje mi się, no ale patrz jakie tutaj, ojejku, ojejku, no powiem tak, byczku, no to co się wydarzyło, no to ja jestem w takim szoku, że, no wydaje mi się, że tutaj trzeba zakręcić skrzynką jakąś na przykład, no nie wiem, może tutaj dealerka, myślę, że taki skrzynek za 15 koła możemy je wrzucić chyba. Weźmy tryb tutaj tym razem shirt i liczymy oczywiście, że któremuś tutaj z naszych właśnie, znaczy może nie przeciwników, bo tutaj gramy do jednej bramki, ale że właśnie w tej bitwie komuś po prostu poleci AWP Dragon Lore. No najlepiej tutaj, tak szczerze, czekaj, bo to w sumie nic nie daje, jak jedna by poleciała. No mamy ile? Mamy 11 skrzynek. Jedna dealorka, czekaj, jedna dealorka kosztuje od 20 do 60 koła, 20 na 4, mam 5 koła, stary, to jest tak zwany chujnie biznes, więc tutaj, no, ciutkę więcej muszą, dobra, to nie przemyślałem tylko jednak trochę, no ale dobra, no mamy 4, że tak powiem, tej osoby w tej bitwie, więc, no, coś, tutaj jakaś dealorka powinna chyba wlecieć dla kogoś, co? Tak mi się wydaje, no póki co, dwa handsmany, no to jest słaby wynik, trzeba sobie powiedzieć, żadnej dragonorki tutaj, a... No może nie połowa skrzynek już za nami, chociaż już zaraz będziemy się do tej połowy zbliżać. No i jest pierwsza dealorka za 25 koła. Okej, no, no jeszcze coś tutaj by się przydało, tak? Trzeba sobie powiedzieć wprost, że ta jedna Dragon Lore nic nam tutaj nie zmienia w tej bitwie, więc no liczymy jeszcze na coś. No te noże też, to są tak naprawdę, no nie chcę powiedzieć, że grosze, tak? Bo... No ale porównując do tej Dragon Lorki, no to takie trochę grosze bym powiedział jednak, nie? Zobaczmy, ostatnie dwie skrzynki, ej! No powiem tak, jest kolejna i w tym momencie mamy 50, no to po 10 koła mamy. No dobra, no jest to bitwa na minus, tak, ale jeżeli jeszcze jedna tutaj by poleciała, ej, okej, to aż tak w sumie nie jesteśmy w dupę, ale no mówię, jeżeli poleciałaby jeszcze na dealora, no to w ogóle byłoby przefantastycznie i wydaje mi się, że naprawdę solidny profit mógłby wtedy wlecieć. No ale dobra, wjeżdżamy może teraz w skrzynki, no jak, w jakie skrzynki możemy teraz wjechać? No właśnie, to jest to pytanie, jak mamy taką pęgę stary na koncie, no wydaje mi się, że jeszcze tutaj Supreme Knife możemy sobie wyjąć 6 koła, stary, 6 koła. Jedna skrzynka, no to jest, kurczę, giga odklejka, no powiem tak.
ale weźmy to, niech będzie, weźmy na 4 osoby, tryb oczywiście shared i lecimy tutaj i no tak samo, do jednej bramki gramy, więc mam nadzieję, że tutaj polecą ładne noże i że będę mógł się potem z tej wygranej wspólnej cieszyć, no tylko właśnie, tak jak poprzedni nam, znaczy nie poprzedni tryb, ale poprzednia batla, ojejku, fantastycznie, nie, ale nie, co ja zrobiłem stary, ale nie, to się nie dzieje, patrzcie, takie noże lecą, dwa emeraldy poleciały, butterfly, nie, ale odwal, nie wziąłem tryb shirt stary, nie, wziąłem normalny, no co to się dzieje, patrz, ile to było pęgi stary. Przecież ja nie mogę, taki profit by to był, co ja zrobiłem, ej, jestem tak na siebie zły stary, nie no, amatorka, no po prostu amatorka, weźmy tą ofrenda, weźmy sobie tryb tutaj ten właśnie joker, 9 koła, jedno takie otwarcie, zobaczmy jak nam pójdzie, tylko właśnie, no kosztuje tutaj na tym 17 koła, okej, no fajnie, fajny proficik, bardzo fajny, sympatyczny. No to niestety duży minus, znowu duży minus, jeszcze sobie zakręćmy. Okej, arabeska, jeszcze raz. Ja, auć, no powiem tak, jak teraz księgi z 9 koła, dostajesz 300, no to ja pierdolę. No powiem tak, jestem 9, to jest 500 na minus. Znowu mam 9, ale to jest, no teraz 900. Nie, 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 kurczę. I patrz, i 20, dobra, powiem tak, no było to bardzo niemądre, co zrobiłem. Dlatego podziękuję za oglądanie. Pamiętaj, że trzeba wiedzieć, kiedy skończyć, żeby grać odpowiedzialnie, oczywiście.